Ksiądz Kaczkowski kojarzy mi się przede wszystkim z księdzem na miarę XXI wieku, czyli z taką osobą, którą z chęcią bym poznał dzisiaj, porozmawiał, wymienił się poglądami, a z drugiej strony, po tylu dniach zdjęciowych, jest to już tak bliska mi postać, że mam wrażenie, że wszystko o nim wiem. Gdzie nie pójdę porozmawiać o księdzu, to mam wrażenie, że on tam był 5 minut temu. Tobie ziemię, sąsiedzie, że się tak szybko nie pozbędziecie? A, tu was mam, łobuziaki. Czytałem całą literaturę Jana i miałem dostęp do wielu nagrań i to było dla mnie bardzo cenne, no bo miałem cały przegląd zachowań Jana, wejście jakby w ten wewnętrzny świat, jego emocji, bo tyle tych materiałów było, bo były oczywiście spotkania z osobami bliskimi, jakieś świadectwa tych ludzi. Zależało mi na tym, żeby odnaleźć się w ogóle w tej atmosferze tej rodziny. No i było to na swój sposób bardzo i wzruszające i chyba potrzebne dwóm stronom. A gębę do palenia mo? No to całe szczęście. No, mocno. Wyciągnij. No, dobrze. Witam serdecznie. No to jak śpiewają na naszych pielgrzymkach: ognia daj fajce mej, niechaj płonie. Ognia daj fajce mej. On nosi w sobie taką nieprawdopodobną siłę i miłość do życia. Ksiądz Kaczkowski jest takim człowiekiem, który jeszcze przekonuje mnie w tym, że człowiek jest nieprawdopodobnie piękną istotą i że ma nieprawdopodobne siły w sobie, że jest jakimś tytanem. Jesteśmy rodziną Jana, więc na pewno jesteśmy wzruszeni, bo tak jak ojciec powiedział, Dawid no był prawie identyczny. No ja się cieszę, że będzie przekaz myśli Jana. Pan Bóg nie jest paskudnym dziadem siedzącym na chmurce, który mówi: Kowalski, twoja gęba mi się nie podoba, będziesz mieć nowotwór. Takiego Boga nie ma. Wszystko zaczęło się 4 grudnia, kiedy pewien mój dobry znajomy zadzwonił wieczorową porą i powiedział, że chce mi coś przesłać i że na razie to jest tajemnica. Ja przeczytałem ten tekst w ciągu kilku godzin. Chyba o 1 w nocy wysłałem SMS-a. Powiedziałem, że absolutnie chciałbym w tym uczestniczyć, jeżeli pozwoli. Tym nieznajomym był Maciej Kraszewski, autor scenariusza. Miałem o tyle łatwiej, ale dużo trudniej tak naprawdę, że Jana znałem. Mogę śmiało powiedzieć, że czułem tego człowieka i jednocześnie to było ogromne wyzwanie, dlatego że opisać w ciągu 1,5 godziny tak niebywałą drogę, którą on pokonał, dzieło, które stworzył, ale jednocześnie przesłanie, które zostawił, no jest to strasznie trudne. Ale miał zawsze taki zwyczaj, że chodził tam, gdzie inni nie chodzili, do tych ludzi, których inni odsuwali, z jakiegokolwiek powodu, czy dlatego, że był to margines, albo byli to ludzie, którzy deklarowali się jako niewierzący. Jemu szans nie dawali od samego początku, bo po urodzeniu ważył niecały kilogram. Teraz masz takie wakacyjki, a ja pewnie spoczywaj sobie. Dawid Ogrodnik zrobił dwie nieprawdopodobne rzeczy. Grając Jana, odtwarza go w sposób 1:1 i nie ma tu żadnej przesady. Ale co ważniejsze, on wydobył z Jana człowieka. To nie jest historia o księdzu, to jest historia o wspaniałym człowieku, który udowodnił, że można coś zrobić dla innych i wygrać, i w każdej, nawet najgorszej sytuacji, wygrać swoje życie. Jak ty się czujesz po tej operacji? No, szwały nie ma, jest jak. To ładne. No tak, jeszcze jest to ten aspekt wizualny. Była no, zmiana jakby swojej fizjonomii, no to też był jakiś aspekt, no czyli musiałem wpierniczać. Wreszcie. No i oczy, czyli okulary, no bo ja miał dużą wadę wzroku. Ja też swoją mam dosyć konkretną. Zakładam te okulary, oczy. No i po założeniu okularów mam trochę kręciołka w głowie przez pierwsze 15 minut, ale gdybym tego nie zrobił, nie zobaczyłbym wielu odruchów, które naturalnie się wytworzyły. Tak zrozumiałem, skąd na przykład ruchy Jana się wzięły, takie i nie inne. I to była bardzo ciekawa podróż w odkrywaniu tych zjawisk wizualnych, które widziałem.
co jest najważniejsze w relacji głównych bohaterów, no to przede wszystkim ta rodząca się na naszych oczach przyjaźń. Tak naprawdę Patryk na początku filmu to jest postać, której widz absolutnie nie może lubić. Jest w nim dużo mroku, dużo złej energii, dużo takiej tajemnicy, za którą wiemy, że czai się coś złego. To jest jeszcze taki czas Patryka, który obrazuje na przykład ten tatuaż, o tu. Kiedy nie było lekko, ale jest to piękne, bo to jest bardzo dobry start na wspaniałą przemianę bohatera. Kiedy poznałem Patryka Galeskiego, to Patryk jest już na zupełnie innym etapie i nie ma co ukrywać, że nie mogłem załapać tego, czego szukałem z początków Patryka, bo to jest inny człowiek teraz. Też bardzo duża grupa ludzi zadaje mi pytanie, jak się czuję z tym, że kręcą o mnie film. Tak naprawdę ciężko mi sprecyzować tą odpowiedź, ponieważ wszystko, co dzieje się we mnie, przypomina mi bardzo Jana. To oczywiście są wspomnienia, które są bardzo miłe, ale też które dotykają takich części bardzo intymnych, prywatnych i wywołują dużo wzruszenia. Moją rolę w filmie odgrywa wybitnej klasy aktor Piotr Trojan. O, przypadkiem się zjawiłem! Cześć! Mieliśmy okazję poznać się trochę szybciej niż tutaj na planie. Piotr miał tę przyjemność gościć u mnie w restauracji, ale też w domu rodzinnym, żeby poczuł trochę klimat. To w jaki sposób Piotr gra, to czuję, że poczuł moją osobę. Raczej zawsze w Patryku widziałem wszystkich chłopaków, którym pomógł ksiądz Kaczkowski. A pamiętam swoje czarne strony, bo każdy z nas ma te czarne strony i to wystarczy tylko tą szufladkę otworzyć. No jak się otwiera, to się okazuje, że to wszystko jest we mnie. Ja mam raczej takie podejście bardziej intuicyjne. Kamera się uruchamia i niech się coś wydarzy, niech ze mnie coś wyjdzie, czego nigdy sobie wcześniej nawet nie wyobrażam. Stan adrenaliny, w którym moje ciało, mój głos zaczyna tak funkcjonować, że ja tego w ogóle nie znam. ...360 godzin prac społecznych. Gratuluję, carpe diem. Jeżeli chodzi o obsadę, która odtwarza nam rodzinę państwa Kaczkowskich, no to mam fantastyczne panie, zacznę tak dżentelmeńsko. Pani Anna Dymna jest Heleną, pan Magda Czerwińska wciela się w rolę Magdy, pan Witold Dębicki jest fantastycznym Ziukiem i Michał Kaleta niepowtarzalnie stworzył nam postać Filipa i każdy z nich, jak złożymy to w całość, no to daje nam tą wspaniałą układankę. Oczywiście miałem ogromną przyjemność poznać prawdziwą rodzinę Jana Kaczkowskiego i to są ludzie niezwykli. Było też spotkanie, gdzie chciałem jakby opowiedzieć, kto gra, jak będą wyglądały postaci, jak charakteryzujemy. Tak naprawdę panią Helenę interesowała tylko kto. Jak powiedziałem, pani Anna Dymna, to powiedziała wspaniale. Co ty w ogóle wiesz o prowadzeniu takiej instytucji? Magda, weź go, bo on zaraz nie wyciągnął. Co ty wiesz o zabijaniu? Ty cała dupa jesteś. Ale ty naprawdę myślisz, że Jan pozwoli sobie dyktować, co ma robić, czego nie? To chyba nie jest jakaś taka wiedza tajemna. Prawda? Magda, co on tam robi? Drzwi, tak? Stawiasz? Okna? Dach? I stoi. No to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. No, jak ty potrafisz to zrobić, to na pewno nie jest to takie trudne. Na pewno nie tak jak twoja praca. Powołanie. Tutaj gram taką symboliczną rolę jego mamy. Mamy nie poznałam. Heleny, dużo o niej czytałam, że ona była taką nauczycielką miłości dla syna, tak jak ja dla swojego jestem, że miłość jest najważniejsza. Ja gram rolę ojca Jana Kaczkowskiego, Ziuka. Jestem bardzo zadowolony, wręcz szczęśliwy, że udało mi się grać tę postać. I to jest infantylne, co ja powiem, ale jestem szczęśliwy. Relacja ojca Jana Kaczkowskiego, czyli Ziuka, z Janem była dosyć szorstka, ale ojciec zawsze go popierał, zawsze mu sprzyjał, zawsze mu pomagał i Jan zawsze mógł na niego liczyć.
naszym filmie gram byłą aktorkę, starą aktorkę, Hanię, która trafiła do hospicjum. To są takie ostatnie chwile jej życia. Poznaje tutaj młodego człowieka. Wspaniały jest kontakt z Piotrusiem Trojanem. Jest to tak ogromnej wrażliwości młody człowiek, fascynujący, ze świetnymi pomysłami, otwarty, szukający dogłębnie w postaci. Dość brutalna rola, w sensie brutalna. No, brutalna, bo człowiek jest negatywnie postrzegany i przez rzeczywistość, i sam postrzega ten świat negatywnie. Ale jednak w każdym jest coś, co tam na samym końcu, w momencie rozliczenia, może się otworzyć klapka, że można jednak coś zrozumieć w życiu. Gdzie my tak właściwie jedziemy? Do największego piekła na ziemi. Jesteśmy na planie filmu Johnny. Z wielką radością i wielkim przyjemnością biorę w tym udział jako Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jako Jurek Owsiak, jako Akademia Sztuk Przepięknych, jako ksiądz Jan Kaczkowski, jako wszystko to, co będzie miało miejsce w tym filmie, co będzie o tym opowiadało i co będzie razem z wami. Dla mnie moc przeżycia pięknego i szansa i taki miły powrót do przeszłości, a ten naprawdę bardzo, bardzo miły. Chodzę do hali i nagle widzę, że jestem na ASP. Gdybym chciał tu odwrócić głowę, to chciałbym zobaczyć wielki biały namiot, drewnianą podłogę, po której jak się chodzi, to słychać, że tętni. I miejsce jest naprawdę absolutnie odtworzone świetnie, a to buduje od razu atmosferę. Całość ma klimat woodstockowy, czyli trochę szalony, trochę chaotyczny, natomiast wszystko jakby zgrywa się w jedną kolorową całość i myślę, że odwzorowaliśmy to dość dokładnie, żeby można było poczuć to, co tak naprawdę działo się wtedy na tym wydarzeniu. Rozmawiam przez cały czas tutaj, robiąc tych ileś dubli, rozmawiam z księdzem Jankiem w 100%. Dzisiaj miałem ogromną przyjemność współpracować z ekipą telewizyjną i realizowaliśmy nasze programy dokładnie tak, jak te programy powinny być zrealizowane, na 4 kamery telewizyjne z wykorzystaniem wozu transmisyjnego. Chodzi o to, jak chcemy pokazać kościoły i Jana w kościele w naszym filmie, no to postawiliśmy przede wszystkim na rock and rolla i tutaj, czerpiąc pełnymi garściami ze wszystkich kazań, mszy, które prowadził Jan, zrobiliśmy coś na zasadzie małego show. Dodajemy do tego szczyptę zabaw kamerą, niezwykłe światło, które ma podkreślić ten mistycyzm, jaki zawsze miał miejsce na mszach Jana, a resztę zobaczycie już w kinie. Chciałem dokonać wyboru reżysera i odkryłem portfolio Daniela i poza tym, że jest człowiekiem ze świata reklamy i teledysków, to odkryłem w nim też niezwykłą wrażliwość w spotach poświęconych akcjom społecznym. Zadzwoniłem do Daniela, nie spodziewał się tego telefonu, pomyślał, że to żart, ale następnego dnia nie mógł się powstrzymać i zadzwonił do mnie o 10 rano, że tak godzi się na to, żeby przejść wspólnie tą przygodę, przeżycie. Jeżeli chodzi o współpracę z ekipą, to też nie jest tajemnicą, że to są ludzie, których pociągnąłem trochę za sobą z tego mojego świata reklamy, więc nie ma czegoś takiego, że się dzisiaj jeszcze obwąchujemy, docieramy. Raczej od razu złapaliśmy to, o co chodzi.
przygotowaniu do filmu, po przeczytaniu scenariusza przystąpiłem do lektur, do słuchania wywiadów i vloga. W tym języku takim wizualnym staramy się przemycić jakąś psychologię, że każdy kadr czy światło opowiada jakąś historię. Muszę przyznać, że jest to projekt, na który czekałem. Projekt, który jest bardzo różnorodny, zabiera nas wiele miejsc. Widziałem duży potencjał dla warstwy wizualnej tego filmu. Danielowi bardzo zależało na tym, żeby nie był to taki typowy polski, ciężki dramat i takie kino, także gdzieś tam połączenie ciężkiego tematu, którym jest śmierć, a jednocześnie opowiadanie wizualnie w lekki sposób. Tajemnicą, że miejsce, w którym się znajdujemy, nigdy hospicjum nie było. My, widząc, jakie było hospicjum w Płocku, staraliśmy się znaleźć miejsce, które będzie miało tego ducha i będzie wyglądało mniej niż klasyczne hospicjum, a bardziej jak taki wspaniały hotel. Taki, my lubimy używać tego stwierdzenia, że to jest taki przedsionek nieba. Oczywiście jak wyszliśmy, to była ruina i trzeba było tutaj mocno się nagłówkować, jak z tego zrobić ten hotel. No i tutaj wielkie szapoba w stronę Karoliny. Bo pamiętam, jak tu wczoraj przyjechałem, to ja nie należę do tych, co się łatwo wzruszają, ale rzeczywiście jak przespacerowałem się i Karolina mi tak opowiadała o wszystkim, to miałem te łzy wzruszenia, że kurczę, tyle pracy ktoś w to włożył i to wygląda. Meble wybieraliśmy takie w stylu skandynawskim, żeby było elegancko. No i ta kolorystyka ciepłego z błękitem. Pokój Jana to jest bardzo istotne miejsce w filmie. Natomiast tutaj chcieliśmy stworzyć takie miejsce trochę bałaganu, a trochę takiego zapracowania. Do wykreowania tego wnętrza zainspirowało nas spotkanie z rodziną, która też bardzo wiele nam opowiedziała o Janie. Tworząc to wnętrze, gdzieś tam wiedziałam, że to jest postać nietuzinkowa. I cały ten klimat i wnętrza, i całego hospicjum to jest tak naprawdę wykreowane dzięki opowieściom wszystkich przyjaciół i rodziny Jana. To jest takie miejsce, w którym ci ludzie żyją i trzeba pokazać życie, nie śmierć, tylko życie, że to życie cały czas jest i ono jest codziennie. Trochę było tak, że powiedziałam, sprzedam duszę, ale załatwcie mi nagrody Jana, bo chciałam pokazać prawdziwe nagrody Jana, nie jakieś odwzorowywane i kreowane po prostu znikąd, tylko to są naprawdę rzeczy, którymi Jan został nagrodzony. Cała postać właśnie Jana opiera się na jakichś takich eleganckich szalach, które specjalnie wyszukiwałam. Właśnie długo spędziłam na tym czas, żeby znaleźć takie idealne, które też on miał. Albo na przykład to, że na Woodstocku miał glany. Albo to, że chcieliśmy pogrubić naszego aktora, więc mamy specjalny uszyty taki kostium pod spodem, żeby Dawid zawsze był jakby większy. Albo to, że też, żeby Dawidowi lepiej się kulało, tak jak ksiądz Jan Kaczkowski kula, no to też jakby musieliśmy te buty dopasować do niego. Ja Daniela strasznie mogę powiedzieć, że tak go pokochałem, że jest bardzo profesjonalny, spokojny, bardzo dba o aktorów, słucha ludzi. Mam wrażenie, że czujemy podobnie. W ramach tak zwanych praktyk wolontaryjnych trafiłem w kolejne hospicja. No i jest to coś takiego, pierwsze wejście do hospicjum, poczucie tego zapachu, zobaczenie tych ludzi, tam są ludzie bardzo, bardzo w ciężkim stanie. Ta pani uprzedziła mnie, że codziennie dwie osoby umierają, czyli mam się spodziewać, że coś takiego się wydarzy. I to też był taki dzień, że też zobaczyłem tą śmierć, tak naprawdę pierwszy raz w życiu zobaczyłem śmierć. I potem potrzebowałem takiego tygodnia, żeby się ponownie pojawić. I pamiętam, że już kolejne razy były takie łatwiejsze, bo nagle pojawił się humor, nagle pojawiła się rozmowa, nagle zobaczyłem, ci pacjenci już byli inni po tygodniu, już mnóstwo było nowych osób. Podziwiam tych ludzi, którzy tam pracują i są bardzo twardzi psychicznie, oni dotykają śmierci codziennie i udają sobie z nią radę. Gdzieś tutaj będę się pewnie wspomagał tym pamięcią emocjonalną z tego hospicjum. Gdzieś to jest ten stan, który będę starał się złapać z hospicjum, który łapałem jako wolontariusz. Trzeba się jakby dorośle na to spojrzeć, że śmierć jest i nas spotka i każdy z nas umiera sam i trzeba umieć pozwolić komuś odejść, jak ktoś cierpi. Tego mnie to nauczyło.
O, proszę, Patryk trzyma pana za rękę i kocha pana bardzo mocno. Patryk, powiedz, że kochasz pana Józefa. Kocham pana. Módlmy się. Film jest o... Oczywiście, że jest to o księdzu Kaczkowskim, ale generalnie o człowieczeństwie i o poczuciu, jak można zachować się w takiej sytuacji, jak można pozbyć się egoizmu, kluczowej historii odchodzenia. Kochajcie ludzi, kochajcie siebie i pomagajcie sobie nawzajem. Bo tylko to w życiu mamy.